patrzę na ciebie i widzę taką pewną siebie kobietę. Ty zawsze wiedziałaś, czego chcesz w życiu? Tak. Nie mam więcej pytań. Witaj, Magdaleno. Dzień dobry, Magdo. Siadasz czasem przy kawie i myślisz sobie, jestem z siebie dumna? Oj, zdarza mi się to bardzo rzadko, dlatego że przede wszystkim zawsze się spieszę. Zawsze jestem na niedoczasie, a poza tym jestem bardzo wymagająca w stosunku do siebie, więc nie mam takich chwil refleksji, jestem z siebie dumna, jest super. Ale masz poczucie sukcesu, zaczęło być bardzo wysoko. Staram się mieć, ale nadal mam plany co do swojej osoby, co do rozwoju, więc nie zatrzymuję się na obecnym etapie. Kobieta przedsiębiorcza dla ciebie to jaka kobieta? Cierpliwa. Musi być cierpliwa, bo nie zawsze sukces przychodzi następnego dnia. Musimy czekać na to czasami, więc jest to bardzo istotne. Wytrwała w tym dążeniu do sukcesu, w tym, żeby pracować z ludźmi. Wyrozumiała, otwarta. Nie wyobrażam sobie osoby zamkniętej w czterech ścianach, bądź też w naszych ulubionych obecnie akwariach. Kobieta, która jest otwarta na ludzi, słucha ludzi, rozwija ludzi. A twoje trzy cechy, które pomagają ci skutecznie realizować samą siebie? Ambicja, wytrwałość, cierpliwość, nad którą pracuję. Obecnie nie jest to moja dobra cecha, ale staram się nad tym pracować. Co jest dla ciebie ważne w zarządzaniu zespołem? Kreatywność, energia, motywacja, chęć samodoskonalenia. Ale myślę, że taką główną cechą, którą ja poszukuję i poszukuję Biuro Veritas, to jest przedsiębiorczość. Patrz, jak poczułam, zapytałam o przedsiębiorczość na samym początku, a nie rozmawialiśmy o tym właśnie. Upadki, porażki, no są wpisane w tą drogę tej kariery. Jak ty sobie z tym radzisz? Masz chwilę zwątpienia? Płaczesz czasem? Z płaczem ciężko, ale... Ale traktuję to jako wspaniałą lekcję. Taka ścieżka, nawet dla mnie samej, taka ścieżka bez problemów, bez porażek, byłoby nudno. Problemy bardzo rozwijają, uczą kreatywności, uczą poszukiwania nowych rozwiązań. Nie unikniemy ich, musimy się z nimi zmierzać. A ty pędzisz trochę? Tak. Pędzę, bo lubię. Czasami teraz już próbuję się wyciszyć różnymi metodami, ale pędzenie jest chyba wpisane w moją naturę. Jak myślę, że pędzenie w ogóle jest wpisane w naturę kobiet przedsiębiorczych? A potrafisz czasem wyłączyć głowę? Staram się, ale ciężko. Ja myślę, że kobiety nie potrafią wyłączyć głowy. Zawsze o czymś myślimy. Jak sobie coś wymyślisz, ubzdurasz, jest jakiś nowy projekt, pomysł, to jak go realizujesz? O, napalam się. Mam od razu całą wizję, ale próbuję to robić zespołowo. Sprawdzić przede wszystkim, czy jest to możliwe, czy ma szansę to wypalić. Potrafię, chociaż zdarza mi się to rzadko, wycofać się z pewnych pomysłów. Jeżeli na chłodno przeanalizuję, że one faktycznie nie mają sensu i nie ma się sensu upierać. Myślę, że to przychodzi i z wiekiem, i z doświadczeniem. Myślisz, że to odpuszczanie to właśnie przychodzi z taką świadomością? Tak. Z dojrzałością taką? Tak. To jest, i to nie jest takie odpuszczanie z lenistwa. To jest takie świadome odpuszczanie. Chciałabym Cię poprosić o dokończenie kilku zdań. Ok? W torebce mam zawsze... telefon. Tak czułam, że to będzie taka odpowiedź. Gdy mam problem, to... próbuję go rozwiązać jak najszybciej. W domu kocham... moją rodzinę. Myślę, że ważne jest takie wsparcie mężczyzny u boku, jakby w dążeniu nas samych do realizacji? Bardzo. Mój mąż bardzo mnie wspiera i myślę, że to dało mi możliwość rozwoju. Czego Ci mogę życzyć się na najbliższe miesiące? Dalszego pędu, dalszego rozwoju i samodoskonalenia.
Dlatego Ci życzę, ale też życzę Ci w tym wszystkim, bo wiem, jak to jest ważne z mojego doświadczenia, żebyś na chwilę się umiała zatrzymać i wyłączyć głowę. To chyba jest najlepsze życzenie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.